jest samochód Rafała Winiarskiego, Tomasza Szostaka. A to, proszę Państwa, historia polskiej motoryzacji. Fiat 125B. Ja może poprawię, bo mam informację. Rafał Winiarski, Ala Gnatowska zajmuje fotel pasażera. Debiutują razem podczas drugiej rundy KRS MP. Polski Fiat 125 2000 występują w klasie PZE Plus, czyli rywalizują z takimi samochodami jak Audi Quattro. I należy wspierać. Oh.
Ma być 118, zobaczymy. Był dla nas dosyć ciężki, odcinki wymagające technicznie i dla samochodu, i dla kierowcy, i także dla pilota. Więc nie obyło się niestety bez przygód, błędów i ten, ale jeździliśmy dosyć widowiskowo, agresywnie i chyba się podobało kibicom. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy wszystkich. 113.118,